Mieszkańcy ulicy Jaskrowej w Polkowicach mają nową drogę, chodniki i ścieżki rowerowe. Powstały też tam zatoki postojowe i osiedlowy punkt selektywnego zbierania odpadów. Wcześniej teren był niezagospodarowany i wbrew pozorom 116-metrowy odcinek jest bardzo ważny, ponieważ droga... Ona odciąża bardzo duży ruch na ulicy Chocianowskiej, która jest za nami. To jedna z kolejnych inwestycji, która zostanie zrealizowana na terenie gminy. Podobne drogi powstaną na ulicy Narcyzowej i ulicy Poziomkowej oraz w Biedrzychowej. Nie zwalniamy tempa, inwestycje są podstawą rozwoju każdej miejscowości. Większość tych inwestycji powstaje przy wsparciu finansowym z zewnątrz. Zanim jednak one powstaną, polkowicki magistrat zapyta o zdanie mieszkańców. To jest jeden z elementów jak gdyby szeroko rozumianej poprawy infrastruktury drogowej na Dolnych Polkowicach. Przed nami ze względu na wstrzymania związane z pandemią konsultacje społeczne, aby zaprezentować mieszkańcom efekt prac projektowych na ulicy Kaktusowej i Jemiołowej. Epidemia koronawirusa spowodowała, że do budżetu gminy Polkowice wpłynęło dużo mniej pieniędzy niż się spodziewano. Mimo tego realizowane są kolejne inwestycje, w tym drogowe, takie jak tutaj na ulicy Jaskrowej w Polkowicach. O kolejnych będziemy Państwa informować oczywiście na bieżąco. Z Polkowic, Klaudia Becker.